Brały, jest z nami Robert Bąkiewicz, który znajduje się w siedzibie Telewizji Polskiej przy ulicy Woronicza. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co się dzieje w tej chwili na ulicy, w siedzibie Telewizji Polskiej, bo to widzimy z innej kamery, że zbierają się ludzie protestować przeciwko tym wydarzeniom, ale co się dzieje w środku budynku? W środku budynku dzieją się różne rzeczy. Ja mogę powiedzieć o tym, co ja wiem, co widziałem. Wiem, że w jednym miejscu są zgromadzeni parlamentarzyści. W innym miejscu tutaj posłowie, którzy są w tej chwili ze mną, czyli pan minister Warchoł i pan poseł Matecki, przeprowadzają kontrolę poselską, dlatego że jest podejrzenie bardzo takie, no prawie pewność do tego, że tu za moimi plecami widać drzwi i za tymi drzwiami ma być nadawany nielegalny program przez tutaj osoby, które w jakiś sposób współpracują z nielegalnymi w tej chwili władzami Telewizji Polskiej. Czyli co, taki wariat jak w stanie wojennym, tylko wtedy ten bunkier był gdzieś tam w dowództwie wojsk lotniczych, nie w samej Telewizji Polskiej. No tak, no mamy do czynienia z jakimś rodzajem puczu, próbą siłowego przejęcia ważnych instytucji w państwie, między innymi mediów. Odcięcie społeczeństwa polskiego od przekazu, który byłby inny niż innych telewizji, które sprzyjają Donaldowi Tuskowi, no będzie powodował oczywiście opór, wzrastający opór społeczny, bo to, co trzymamy dzisiaj do czynienia, to jest po prostu jakiś rodzaj skrajnego przestępstwa, jakiegoś zamachu stanu. Wydaje się, że no jest to jednak, ma to wpływ, ogromne wsparcie dla tej nowej władzy poprzez działanie instytucji Unii Europejskiej. No i mówię, widzimy tutaj, że rzeczy, które się w tej chwili dzieją, są niewyobrażalne. No, nagrywany był zupełnie nielegalnie program tutaj wiadomości prawdopodobnie, który dał nam się przerwać przez pana Pawła Puskę i pana Krzyża. To jeżeli mogę, bo mamy nagranie z tego zdarzenia, może je obejrzyjmy i będę poprosił o komentarz do tego, co tam się zdarzyło tak naprawdę, bo to dziwna sytuacja. Poproszę o ten materiał. Szanowni Państwo, podobno w jednym z biur w telewizji publicznej przygotowują alternatywne wiadomości. Idziemy to sprawdzić. Dzień dobry. Dzień dobry. A co panowie tu robicie? Przychodzamy. Tak, bardzo nam miło. Kontrola poselska. A panowie na jakichś umowach jesteście? U znajomych. To nie czyż tak? A pan się jakoś nazywa? Dariusz Matecki, poseł na Sejm. A mi mniej. Pan jestem znany. To po co pan tu przyszedł, jak pan... Słucham? To po co pan tu jest? Dlatego, że jestem tu z kontrolą poselską. Ale co panowie tu robicie, można wiedzieć? Znajomych odwiedzam. To i bardzo dobrze. Tak. A kim pan jest? Moim asystentem. Moim asystentem, tak. A to już pan takich asystentów ma? Bardzo dobrych. Świetnych. Miałem mieć Tomasza Lisa? A nie wiem, chciałby pan zatrudnić? Niech pan spróbuje. Nie za bardzo. Tomasz Lis bardzo się. A to jest... pan nie zna? Ale ma pan jakąś umowę na TVP tutaj na pracę? Ja mam Paweł Puska. Dzień dobry. I co pan robi w telewizji publicznej? Oglądam. Pan Puska. A, to bardzo dobrze. Mam nadzieję, że w ciągu ostatnich lat też pan był wiernym fanem. Oczywiście. Wspaniale. No dobrze. Bardzo dziękuję, panie pośle. Do widzenia. Bardzo miło nam było. A coś już nagraliście państwo? Możemy coś obejrzeć? Jakieś materiały dobre? Halo? Nie, no my tak państwa nie zostawimy. No, byli tutaj. Są. Tutaj nagraliśmy, jest tutaj z panem, weszliśmy Puska, Czyż. Tak, Puska, Czyż. Tak, nagraliśmy poseł Mateusz. Ale ma pan jakąś umowę już, czy pan na razie tak jako wolontariat to nagrywa? Tak. U znajomych pan jest, a kogo pan tu zna? Kilkanaście osób. A tego, co tam się zamknął na górze, też pan zna? Kto tam się zamknął na górze? Gdzie na górze? W biurze u prezesa. Szanowni państwo. No właśnie, Robert Bąkiewicz jest, rozumiem, autorem tego nagrania. To co tam się tak naprawdę zdarzyło? To nie jakiś alternatywny program tam nagrywali? Ten pan Puska, to od razu wyjaśnijmy, kto to jest. Pan Puska to jest ten pan, który w TVN-ie
wyśmiewał się z Jana Pawła II, już wtedy mocno schorowanego. No i takie wyśmiewanie się z tego, że ktoś już jest nie w pełni sił, to państwo sami ocenicie lepiej niż ja. Co tam się zdarzyło tak naprawdę? No tak, to zgodnie z podejrzeniami no, nagrywano tam program do albo Teleekspresu, albo do Wiadomości. No, pojawili się tam ludzie, którzy nie są pracownikami TVP. Ewentualnie no, udają, że są zatrudnieni przez tych uzurpatorów, którzy chcą teraz udawać, że przejęli władzę w telewizji polskiej. No i obecność posłów spowodowała, że ci panowie się no, wykluczyli i opuścili to miejsce. Natomiast następnie podjęliśmy działania, żeby czy posłowie podjęli działania, żeby ustalić, gdzie ewentualnie materiały, które zostały przygotowane nielegalnie w telewizji polskiej, będą emitowane. I w tej chwili znajduje się w takim miejscu, w którym prawdopodobnie do tej emisji ma dojść. To będą zapewne haniebne jakieś materiały, przedstawiające nieprawdziwe informacje, po to, żeby przekonać opinię publiczną, że opór w stosunku do nielegalnych działań, do przestępstw, które są popełniane w tej chwili przez aktualną władzę i między innymi przyjęcia nielegalnego telewizji, są już no, jakby zmaterializowane, po to, żeby właśnie oporu społecznego nie było. A opór społeczny dzisiaj powinien być jak nigdy wcześniej w ostatnich latach, dlatego że to, co się dzieje nie tylko w telewizji polskiej, ale również w systemie sprawiedliwości. Chodzi tutaj o wydane przez ministra sprawiedliwości w tej chwili rozporządzenia, które łamią polską konstytucję, wyroki Trybunału Konstytucyjnego. No po prostu powodują, że my Polacy po prostu powinniśmy się temu sprzeciwić. Bez względu na to, nawet na kogo głosowaliśmy, bo być może wiele osób nie zdawało sobie sprawy, że mamy do czynienia tutaj z przestępcami, którzy w sposób nielegalny chcą tą władzę, media i kontrolę nad mediami przyjmować. To ja mam jeszcze jedno pytanie, bo czas nas trochę goni. Co się stało? Gdzie ci panowie poszli? Jak rozumiem, przestraszeni waszym widokiem, uciekali przed wami po korytarzach, to gdzie oni poszli? Wyszli z telewizji publicznej, czy gdzieś się schowali w jakimś pomieszczeniu? Tak. Panie redaktorze, tak, opuścili budynek telewizji, budynek telewizji polskiej, natomiast no, w samej telewizji polskiej widać, że są tutaj no, ludzie, których można było nazwać delikatnie mówiąc nielojalnymi. Są osoby, które próbują nie wykonywać decyzji chociażby posłów, którzy w tej chwili podejmują kontrolę. Przypomnę, no jestem z posłem, z panem ministrem Warchołem i z panem posłem Mateckim, którzy bardzo aktywnie tutaj starają się wyjaśnić sprawę, która no budzi ogromne kontrowersje no i ogromne podejrzenie przestępstwa. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Robert Bąkiewicz, były szef, czy w każdym razie współtwórca Marszu Niepodległości, był gościem specjalnego wydania Telewizji Republika. My wracamy po krótkiej przerwie.